To jakbyśmy się mieli zastanowić właśnie nad tym profilem edukacyjnym. Pani wspomniała, że te wszystkie rozmowy czegoś panią nauczyły i one dały pani też taką satysfakcję poznawania tej wielości sposobów widzenia, kobiecego sposobu widzenia architektury czy urbanistyki. Natomiast, tak jak pani wspomniała, człowiek też uczy się na przykładach i gdyby zacząć taki archikod dla młodego człowieka, to z tych rozmów, które pani przeprowadziła, które są w pani książce architektki możliwe do przeczytania, to gdyby potencjalna czytelniczka, potencjalny czytelnik chcieli zobaczyć coś, co zdaniem autorki Agaty Twardowskiej jest taką wskazówką i architektoniczną, i urbanistyczną, taką modelową w sensie pozytywnym. To gdyby pani, już mówiliśmy o Wiedniu, gdyby pani wskazała jakieś przykłady izb, które fascynują panią w Polsce i jako przestrzeń, gdzie się dobrze mieszka i poza Polską. No, w Polsce pojawiają się takie całkiem ciekawe przykłady. Moim zdaniem fajnym przykładem jest osiedle Nowe Żernice pod Wrocławiem, bo to jest osiedle, które powstało właśnie w taki sposób trochę ala wiedeński. W sposób trochę zbliżony do tego dużego osiedla, które powstaje teraz pod Wiedniem, Cisnadaptem. I Nowe Żerniki są takim fajnym przykładem, ponieważ zaczęły się właśnie jako najpierw praca zbiorowa architektów i architektek. Powstał taki master plan, czyli taki główny plan, który pokazywał, jak ma to wyglądać na końcu. Potem na podstawie tego planu głównego zostały podzielone działki. One zostały następnie w jakiś sposób zamienione w plan miejscowy, czyli w taki główny dokument, który definiuje, co można wybudować, gdzie i w jaki sposób, taki miejski dokument. I dopiero wtedy działki były dzielone, sprzedawane albo zatrzawione i tak dalej, i tak dalej. I dopiero na tej podstawie powstało takie całkiem spore osiedle, które dzięki temu procesowi ma i przestrzenie publiczne, jest dobrze obsłużone komunikacyjnie, da się tam właśnie wyjść i piechotą i żyć. I ma bardzo zróżnicowaną tą zabudowę, że jest trochę mieszkań, trochę domków. Jest nawet jakiś TBS dla osób starszych, jest przedszkole. Czyli powstał kawałek miasta, a nie taki właśnie rząd domów pozbawiony tej całej dodatkowej infrastruktury. Także to jest na pewno dobry przykład. Z tu naszych bliskich okolic, no to pojawia się dużo takiej fajnej architektury w Katowicach. To jest cała oś kultury, więc bardzo dobrą architekturą, jeżeli chodzi o budynki. Jeszcze niestety bardzo kuleje tam ta część urbanistyczna i połączenie tych budynków, i to też jest fajna sprawa nawet się temu przyjrzeć, bo mamy naprawdę dobrą architekturę, która jest na przykład oddzielona od siebie wielkim parkingiem. Wydaje mi się, że to jest coś, co zauważy każdy, że coś tam nie gra, że są jakieś pola do poprawy, a sama architektura jest ciekawa. No, to myślę, że takie dwa przykłady będą ok. Kiedy jesteśmy przy tych Nowych Żernikach, nasi słuchacze mogą zobaczyć, wpisując to w wyszukiwarkę, że jest, tak jak pani powiedziała, różnorodna architektura. Znajduje się to niedaleko stadionu we Wrocławiu. No i właśnie chciałem się spytać, bo każdy z tych mieszkańców Nowych Żernik patrzy na tą budowlę, która miała być czymś, co napędza rozwój miasta urbanistyczny, a stała się ciężarem dla niego. To są takie duże inwestycje typu stadiony, sale konferencyjne czy sale takie widowiskowo-sportowe. Dlaczego nam także w architekturze i urbanistyce nie wychodzi z tymi dużymi budowlami? Czy to jest jakby konsekwencja tej takiej słabości właśnie, że tak trochę jak w filmach Barei, tu przesuniemy budynek, tu przesuniemy wodę i tak przestawiamy te figurki na makiecie, że nie potrafimy myśleć całościowo, że zostały rzeczy wybudowane, które mają się nijak do życia miejskiego?
Tak mi się wydaje, że to trochę jest takie, my mówimy w naszym urbanistycznym świecie na te budynki białe słonie, czyli takie właśnie bardzo rzadkie, bardzo drogie i bardzo drogie w utrzymaniu obiekty, które są właściwie nikomu do niczego niepotrzebne, poza, nie wiem, prawdopodobnie czyimś ego. No i wyraźnie to tak jest. Po pierwsze, bardzo często te inwestycje nie są w ogóle korelowane między sąsiednimi miastami. No ten przykład naszej Gliwickiej Areny, która powstała w takiej niewielkiej odległości od właśnie Spodka i Centrum, i Europejskiego Centrum, Europejskie Centrum Kultury w Katowicach, czy stadionu w Chorzowie i w Zabrzu, no jest doskonałym tego przykładem. I to się stało w wielu miejscach. Jednym z powodów, dla których teraz w ostatnich latach się to działo, były też możliwość dostawania różnych dotacji z Unii Europejskiej i takiego myślenia o tym, że nieważne na co, ale musimy tą dotację dostać, żeby się móc pochwalić, że dostaliśmy dotację, bo jakoś było to traktowane jako wartość sama w sobie. No i efekt był taki, że potem właśnie powstawały te białe słonie, które przez wiele lat będzie trzeba utrzymywać, a których użyteczność jest oczywiście, nie jest tak, że one w ogóle nie są potrzebne, ale pytanie, czy one są bardziej potrzebne niż równe chodniki, ławki i ścieżki rowerowe, to ja nie sądzę. Myślę, że to dopiero mogłoby być w drugim etapie, szczególnie w kraju, w którym tych obiektów tak naprawdę jest całkiem sporo. To nie jest tak, że nie mieliśmy w ogóle takich obiektów. Więc to również wydaje mi się, że po prostu jakieś źle ustawione priorytety sprawiły, że mamy teraz bardzo dużo tych nowych stadionów i większość z nich jest po prostu jakimś wielkim problemem, a już po tym, jak uderzyła w nas pandemia i okazało się, że nie możemy chodzić na stadiony, no to ten problem się jeszcze bardziej pogłębił. Czy ta kobieca architektura, której pani książka jest poświęcona, otwiera drzwi do takich rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, które wcześniej nie były otwarte? Zwraca uwagę na coś, co powinno odmienić właśnie kształt architektoniczny naszych ulic, naszych miast, naszych domów. Także powinno zmienić, tak jak pani powiedziała, nasze myślenie o architekturze, o urbanistyce. No wydaje mi się, że w tym kontekście to fajnie byłoby przytoczyć dwie rozmowy. Jedną z Pauliną Grabowską, która jest młodą architektką i designerką i zajmuje się różnymi rozwiązaniami, które są bardzo nowoczesne i super ekologiczne. Znaczy one wychodzą trochę do przodu i to myślenie o ekologii przenoszą jeszcze kawałek do przodu. Na przykład projektuje takie kuchnie zamkniętego obiegu, gdzie absolutnie wszystko jest wykorzystywane jeszcze raz. Na obierkach mogą być hodowane na przykład jakieś mączniaki, które następnie, czy inne jadalne robaki można mielić i robić mąkę. Woda jest odzyskiwana w takim stopniu, w jakim to możliwe. Są jakieś naturalne sposoby chłodzenia bez użycia prądu. Także wydaje mi się, że no ile w przypadku tego, teraz to są tylko prototypy i takie bardzo właściwie na razie jeszcze trudne dla nas do wyobrażenia, to jednak wiele z tych rozwiązań możemy za niedługo znaleźć w swoich kuchniach. Szczególnie, że ona nawet rozpoczyna różne współprace na przykład z IKEA, no a jeżeli już IKEA zacznie wprowadzać takie super ekologiczne rozwiązania do swojego asortymentu, no to one potem chcąc nie chcąc trafią do naszych domów i mogą zrobić różnicę. Także to jest jeden przykład. A drugi przykład tego, co może nam ułatwić życie, to są prace Oli Wasilkowskiej, która jest świetną architektką, ona też jest przy okazji scenografką i robi scenografię, ale zajmuje się, znaczy oprócz projektów tradycyjnych i wielkoformatowych, zajmuje się tak zwaną architekturą cienia, świetne określenie w ogóle. I w ramach tej architektury cienia zajmuje się właśnie toaletami publicznymi i bazarami. To są niby takie bardzo rzeczy mało istotne, ale one jednak stanowią o jakości życia.
wymyślała jakieś prototypy szaletu miejskiego dla Warszawy, zastanawiała się, co zrobić właśnie, żeby one były i bardzo odporne, i bardzo dostępne, gdzie powinny być lokowane i takie zmiany gdzieś tam są, zaczynają być wprowadzane, a oprócz tego zajmowała się modernizacją kilku już bazarów z takim właśnie zacięciem, czy z takim przekonaniem, że trzeba je w taki sposób modernizować, żeby one po tej modernizacji nie opustoszały, czyli żeby z jednej strony nie wzrosły ceny, żeby nie wystraszyć klientów, żeby one nie były zamykane po drodze, czyli żeby była to taka bardzo miękka praca, która nie zamieni tych takich swojskich i bardzo różnorodnych bazarów nagle w coś super ekstra eleganckiego i ekskluzywnego, co spowoduje, że ci ludzie, którzy do tej pory z nich korzystali, nie będą tego chcieli robić w przyszłości. Tak jak Pani powiedziała, przed architekturą, przed architektkami i architektami otwiera się cała przestrzeń tej zielonej rewolucji, odnawialnych źródeł energii, takich zielonych domów. I tu przypomniało mi się właśnie też taki kobiecy głos, który nie został zrealizowany, a wygrał bardzo prestiżowy konkurs. To był głos pani Abakanowicz, która na przedłużeniu chyba jednej z najsłynniejszych ulic Europy, Champs-Élysées, która się zmienia potem w Aleję Wielkiej Armii i prowadzi w kierunku La Défense, zaprojektowała takie ekologiczne zielone wieżowce. Ten projekt pozostał na papierze, no ale z racji na koszty, na innowacyjność nie został wprowadzony. Czy te rzeczy, które my gdzieś znamy ze starych pocztówek, czyli elewacje obrośnięte bluszczem, które zmieniają zupełnie mikroklimat naszych domów, czy też atria, taka zabudowa, która odwołuje się do antycznego Rzymu i która też pojawia się w jednym z budynków, takich zresztą dużych, w przykładzie, o którym Pani mówiła, w Nowych Rzewnikach pod Wrocławiem. Czy my wszyscy nie zapominamy, zbyt często zapominamy o tym, co dziedziczymy już po architektach, architekturze? Tak, wydaje mi się, że zapominamy i że dlatego fajnie jest się uczyć historii i też tej historii architektury. No bo bardzo dużo rzeczy, które dla nas się teraz wydają takie super odkrywcze, to już się kilka razy nawet w samym XX wieku pojawiały w latach 60., potem w latach 80., potem w latach 90. Za każdym razem w różnym, trochę w różnym sztafażu, ale wyraźnie one się gdzieś tam pojawiały. No i fajnie jest się uczyć też na cudzych błędach, czyli oglądać to, co nie wyszło i dlaczego, i teraz dokładać tylko tą swoją nową wiedzę, a nie wyważać wszystkie drzwi już otwarte. Także jak najbardziej, tu się 100% zgadzam. A takie elewacje zielone i właśnie ten sposób myślenia bardzo mocno teraz wchodzi z powrotem do życia. Właśnie to Kista Bastard jest całe takim, bardzo dużo ma takich elementów. I dzielę się teraz bardzo mocno wykorzystuje, w Paryżu też jest nowa dzielnica, taki bardzo ekologiczny sposób zrobiona. W ogóle Paryż w tej chwili przoduje w takich nowatorskich rozwiązaniach. Cały Paryż jest stopniowo zamykany dla samochodów. W Paryżu zaczyna się walka z zanieczyszczeniem hałasem w ogóle, czyli coś, o czym u nas jeszcze praktycznie nie mówi, a tam już są wprowadzane jakieś pierwsze rozwiązania. Także no, zgadzam się. Uczmy się z historii, a wyciągajmy z niej błędy i róbmy wszystko jeszcze trochę lepiej. Moje ostatnie pytanie. W jakim mieście po tych wszystkich rozmowach, które Agata Twardoch przeprowadziła z architektkami, socjolożkami i kobietami różnych innych profesji ważnych dla myślenia o architekturze, chciałaby zamieszkać? No chyba te Gliwice, to znaczy tak, ja oczywiście najbardziej na świecie lubię Wiedeń, bo on ma dużo fantastycznych rozwiązań, no ale chyba jednak będę się musiała trzymać z tymi Gliwicami, bo czuję się też za nie jakoś odpowiedzialna. I właśnie mam nadzieję, że stopniowo będzie się dało tu dużo rzeczy naprawiać w różny sposób, właśnie przez edukację, przez rozmowy, przez wkładanie do dyskusji publicznej różnych pomysłów w taki sposób, jaki mogę.
No bo Gliwice mają niesamowitą historię, niesamowite dziedzictwo, wielką wartość i ja cały czas myślę, że możemy to jeszcze wykorzystać, wygrać i zrobić Gliwic naprawdę dobre miasto do życia. No tego życzymy naszym słuchaczom i życzymy naszej dzisiaj rozmówczyni, naszym gościem Śniadaniu z Mistrzem była autorka bardzo niezwykłej i ciekawej książki, architektki, czyli cyklu rozmów z kobietami pod hasłem, nie pod hasłem, tylko pod pytaniem, czy kobiety zaprojektują lepsze miasta. Tego wszystkim kobietom, wszystkim architektkom życzymy z całego serca, a naszym gościem była pani Agata Twardo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.